Serdecznie witam Państwa na dzisiejszej uroczystości. Witam w imieniu organizatorów Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Witam w imieniu naszej głównej artystki, pani Krystyny Dąbrowskiej. Oraz w imieniu innych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, twórców, których prace też są zaprezentowane na wystawie. Bardzo serdecznie powitać i podziękować, że są dzisiaj razem z nami pan wiceburmistrz Sławomir Owczarek. Pan przewodniczący Komisji Zdrowia Jarosław Szafrański. Przepraszam Państwa. I członek zarządu powiatu włoszczowskiego, pan Paweł Strączyński. Witamy również pana doktora, jak widzę, Andrzeja Opalskiego. Również zaszczycił swoją obecnością, współpracuje ściśle z naszymi podopiecznymi, udziela im pomocy. Drodzy Państwo, Agnieszka wszystkich powitała, również wszystkich bardzo serdecznie witam. Wszystkich, którzy tu przybyli na to nasze spotkanie, wernisaż, na wystawę pani Krystyny. I cóż chciałem powiedzieć? Życzyłem już tu pani Krystynie, nie przez mikrofon, żeby tu sukcesów było coraz więcej. I wierzę, że pani Krystyna ma tą silną wolę i na tym nie poprzestanie, co do tej pory zrobiła. Dziękuję bardzo. Zdolne tu osoby, ale to ty już inspirujesz do tej pracy. No, gdzie mówię? Nie spodziewałam się. Wernisaż dzisiejszy i wystawa, która potrwa przez 2 tygodnie, są częścią projektu realizowanego przez organizatorów. Projekt się nazywa Równe Szanse, Nowe Horyzonty. A celem tego projektu jest integracja osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich twórczości. Autorką pomysłu i projektu jest Elżbieta Jaskulska. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo się cieszymy, że możemy dzięki temu wypromować twórczość naszych artystów, a szczególnie Krystyny, bo to ona jest wyjątkowa i w szczególny sposób zasługuje na takie wyróżnienie. Krysia jest z nami od początku istnienia środowiskowego domu i mimo swojej ciężkiej choroby, na którą choruje no dłużej niż my się znamy, przychodzi codziennie do domu środowiskowego, codziennie tka gobeliny, których część tutaj możemy jedynie podziwiać, bo to jest, nie wiem, 1/4, 1/5. Trudno się doliczyć. I podziwiamy jej pasję, to, że mimo ciężkiej choroby jest wytrwała w tym, co robi, pracowita. Podziwiamy ją bardzo za to i cieszymy się, że jest w naszym gronie i jest taką ozdobą naszą. Pokłony i życzenia ci dalszej twórczości, Krysiu. Dzięki. I wytrwałości w tej pracy, którą robisz. Proszę Państwa, miło mi, jestem niesłychanie wzruszony, że mam zaszczyt powiedzieć parę słów. Ja się o mojej koleżance zetknął nas los dawno temu, po prostu urodziliśmy się dawno temu, w poprzednim wieku. I dalej ja swoje, ona swoje robimy. Mimo tak właśnie, jak pani Agnieszka powiedziała, ciężkich doświadczeń życiowych. Krystyna wykazuje niesłychanie pogodny, jest niesłychanie pogodnego ducha, mimo jakiegoś nieraz rozmawiamy często sarkazmu wynikający z piętrzących się kłopotów, wykazuje niesłychany optymizm.
prace, które robi, no, należy podziwiać w sposób szczególny, ponieważ technikę, którą prezentuje, mimo że Krysia skończyła specjalizację rzeźby, to jednak widzimy tutaj, że taką techniką wiodącą dla niej stał się gobelin. Gobelin, Państwo widzą, jest taką dziwną techniką, techniką tkacką, gdzie no, trzeba niesłychany jakiś kunszt włożyć, żeby coś takiego wykonać, bo technologicznie jest to bardzo zawiłe. Zaczyna się od projektu, od pomysłu właściwie, to co artysta pierwsze zaczyna tworzyć to w głowie, od pewnej koncepcji, później dochodzimy do jakiejś, czy to ma być małe, czy duże, trzeba wykonać krosno, później trzeba dobrać wełnę, prawda. Obserwowane tu prace są niesłychanie takie ciepłe i pokazują całą jakby taką sferę zainteresowań pani Krysi, po prostu czyli Krystyny. Czyli i kwiaty są, i są reprodukcje wymagające większego skupienia reprodukcji jakichś dzieł malarskich. Widzę Wyspiańskiego, widzę Wogena, widzę jakiegoś tam, pojawił mi się gdzieś Leżera, prawda, tutaj czarno-biały, jakiś taki ładny, ładna jakaś taka kopia. Czyli dziewczyna, która po prostu umie to robić, robi to z pełnym takim kunsztem i przejawia się w tym, co robi, wielki talent. Jestem pełen podziwu, że mimo jakiegoś takiego oporu ze strony czy zdrowia i nie służyć, coś takiego robią naprawdę profesjonalne rzeczy. Jest to taka cichutka, skromna jakaś kuratera, pani Agnieszki, która naprawdę wykazuje, pomagając tym osobom, wielką delikatność. Proszę Państwa, no jestem pełen podziwu i gratuluję jeszcze raz pani Krysi, Krystynie, że zaczęła nas taką ucztą twórczości swojej. No. Dlaczego tkam? Bo akurat tak się złożyło w środowiskowym domu. Ty, tkacz, zasugerowałeś, że mogę spróbować. Ale wcześniej zaczęło się. A wcześniej zaczęło się w Domu Kultury. Więc to była próba, czy mi się to uda. No i tak to się zaczęło. A potem kolejne prace i... No i się dzieje, a część tych prac, które tu są, część prac, które w ogóle wykonałam, no to są tu. Bo wyszło ich całkiem sporo, ale się rozjechały, jak to nazywam. Czasami gdzieś się sprzedały, ktoś poprosił, były jakieś prezenty i takie tam różne. Ale w ogóle jest to dla mnie taką walką z sobą samą, no bo na tym to polega. Sprawia mi trudność, jak widać, jestem na wózku. Mimo, że nie cały czas, bo od 7 lat na wózku inwalidzkim, a wcześniej poruszałam się przy pomocy balkonika, ale sprawność, jaką wtedy wykazywałam, a dziś, no to są dwa światy. No i poza tym to zmaganie się ze sobą, bo jeżeli coś mi się podoba i chciałabym to wykonać właśnie w tej technice, no to po prostu robię. Ale nie, jest to świetna sprawa, bo ja się z sobą kłócę, dosłownie kłócę. Złoszczę się, jeśli wychodzi coś nie tak i mając przed sobą projekt i zamysł tkania, staram się, żeby to wyszło tak jak najbliżej projektu. Wymagania wobec siebie mam dużo większe niż możliwości wykonawcze. No ze względów zdrowotnych, bo stwardnienie rozsiane to jest taka wredna sprawa.
Monika Tatar, brawa, Ilonka Żywnowska, Anetka Ślawska, Agnieszka Spanderska, Grzegorz Wójcicki, Krzysiu Szymacha, Ania Szczerba, Przemuś Niborski, to jest właśnie nasz laureat z tamtego roku, zdobył nagrodę w Warszawie, był podbiór nagrody, no zdolny chłopak. I jeszcze ostatni Łukasz Kościołek, nasz artysta. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedną mamy. A, jeszcze Laura, panią Krystynę. O tej głównej zapomniano. To zwykle wypada. A ja myślałam, że już tyle dostała. Krzysiu, dla ciebie i dla państwa. Wiem, wcale nie jest łatwo wyciszyć w sercu lęk. Nadziei wiernej światło, czy słabo pali się mojego niepokoju, krąży cień i złe się myśli roją na jawie i we śnie. Nie jesteś sam, wokół tylu życzliwych ludzi. Nie jesteś sam, słów gorących nic nie ostudzi. Nie jesteś sam, żyjesz w wielkim przyjaciół gronie. Nie jesteś sam, patrz, wyciągam do ciebie dłonie. Ostatni lęk szlak, nadziei ciepłym świetle, serdecznych myśli blask. Nie jesteś sam na świecie, nie będziesz nigdy sam. Nie jesteś sam, wokół tylu życzliwych ludzi. Nie jesteś sam, gorący nic nie ostudzi. Nie jesteś sam, żyjesz w wielkim przyjaciół gronie. Nie jesteś sam, patrz, wyciągam do ciebie dłonie. Dziękuję bardzo. Proszę zaśpiewać jeden z moich, nie chwaląc się, taki szumnie powiem. Warto jest żyć dla kropli losem, pły nad łąkami drapalu trosk. Warto jest żyć, życie nigdy dosyć, gdy obok ciebie jest bliski ktoś. Warto jest żyć, dzielić się miłością.
życie umyka. Nie żałuję zgubionych dni. Taka czasu, tego jest polityka. Nie otwiera zamkniętych raz drzwi. Dziękuję bardzo. To specjalnie dla naszej Krysi ukochanej.